Doda. Tak wyglądała, gdy miała 18 lat, tak, gdy miała 25, tak, gdy 30, a tak wygląda teraz, gdy ma 39 lat. I to nie tylko o jej wygląd chodzi, bo generalnie jej forma sportowa też jest godna podziwu. Jeździ na nartach, spina się, trenuje na siłowni, a jej koncerty też wymagają dobrej kondycji fizycznej. I ja wiem, że wiele osób już w tym momencie chciałoby napisać komentarz w stylu: gdybym ja miała tyle kasy, też bym tak wyglądała. Mniej łatwiej, bo ma trenera, dietetyka, nic nie robi. Na pewno co chwilę sobie robi operacje plastyczne, bez tego by tak nie wyglądała. Dlatego, aby zamknąć już na wstępie ten temat, odpowiem, że ani kasa, ani najlepszy dietetyk czy trener personalny gwiazd za ciebie roboty nie zrobią. Wiele osób przecież miało w życiu dietę wykupioną albo korzystało z usług trenera, ale może 5% tych ludzi faktycznie odniosło spektakularne rezultaty. Bo tutaj chodzi o zrobienie roboty przy użyciu narzędzi, a nie o samo posiadanie tych narzędzi. Co prawda na medycynie estetycznej się nie znam, ale podejrzewam, że w przypadku Dody skupia się ona na zabiegach, które mają na celu, nie wiem, odmłodzenie skóry, a nie jakieś tam mocne ingerencje w sylwetkę. A no oczywiście niezmiennie od 10 lat mezoterapię polecam, no, osocze, fibryna, peptydy i tak dalej. Jej twarz owszem się zmieniła, biust pewnie też naturalny nie jest, ale podejrzewam, że reszta ciała jest wynikiem jej pracy na treningu, zdrowego odżywiania i całego stylu życia oraz oczywiście dobrej genetyki, która też ma tutaj znaczenie. A ty, drogi widzu, nawet jeśli nie planujesz kariery w showbiznesie, nawet jeśli twoje codzienne życie i stan konta wyglądają zupełnie inaczej, to i tak sporo lekcji możesz dla siebie wyciągnąć od królowej Dody. Film podzielimy sobie na dietę, trening, nawyki i mindset, no i będzie też oczywiście o wpływie rodziców na ukształtowanie córki, co niewątpliwie będzie inspirujące dla każdego rodzica, który chce wychować dziecko w sportowym duchu. Zaczynamy! Punkt numer jeden to dieta i tu zaczniemy od wypowiedzi samej królowej. Największą jakby zmianę zauważyłam, kiedy troszeczkę zmieniłam moją dietę. Ja w ogóle nie jem cukru od 10 lat, laktozy też unikam już od ponad bardzo długo. Gluten też przestałam mieć, nie dlatego, że mam alergię, ale po prostu tak lepiej się czuję sama ze sobą. Więc zdrowe żywienie to jest podstawa. Mnie rodzice tak wychowali, ja nie lubię słodyczy, nienawidzę słodyczy. A masz jakiegoś dietetyka, czy nie. Opierasz wiedzę? Tam? Nie, moja dietetyka to jest mój dietetyk. Doda w praktycznie każdym wywiadzie, jaki jest dostępny na YouTubie, na temat swojej diety, mówi o tym samym. Jak każdy sportowiec, no, staram się bardzo mieć dobrą, zbilansowaną dietę. Białka, węgle, wszystko. Nie jem cukru od wielu, wielu lat, nie jem laktozy, nie jem glutenu, jem ryby, jajka, kasze, orzechy, ryże, nasiona różne, warzywa. Nie jem cukru, nie jem laktozy, nie jem glutenu, nie piję alkoholu, nie jem czerwonego mięsa, nie je 4 godziny przed snem i godzinę po przebudzeniu, co wrzuca ją w system intermittent fasting. Okazuje się, ostatnio mi ktoś powiedział, że zupełnie nieświadomie od całe życie robię tak zwane okienko żywieniowe, o czym nie wiedziałam, czyli, że takie w ogóle istnieje, czyli nie jem 5 godzin przed snem. Sorry, ale laski to interesuje. Nie jem 5 godzin przed snem, no i tam jem godzinę po obudzeniu, czyli chcąc, nie chcąc, nie jem te kilkanaście godzin w ciągu doby. W tym miejscu mój skromny komentarz. Eliminacja cukru w przypadku większości osób to świetny zabieg. O ile cukier sam w sobie nie jest zły, to zawsze gra rozchodzi się o jego ilość. A że dziś cukier dodawany jest dosłownie do wszystkiego, plus gdy jeszcze my dodatkowo sami go używamy, na przykład do słodzenia, wypijamy dodatkowo słodzone napoje i słodkie przekąski, to chcąc nie chcąc wrzucamy w siebie ogromne ilości kalorii, które później prowadzą do nadwagi, a nawet otyłości, która potem prowadzi do różnego rodzaju chorób, w tym cukrzycy typu drugiego, do chorób autoimmunologicznych, do chorób układu krążenia i tak dalej, mógłbym tutaj bardzo długo wymieniać. Ale jeżeli mogę cokolwiek komukolwiek doradzić, to naprawdę cukier jest najgorszą rzeczą, jaka może być. Ja od dziecka nie, znaczy od dziecka, no od wielu, wielu lat nie używam cukru, teraz tym bardziej. Dlatego eliminacja lub mocne ograniczenie cukru to bardzo dobre rozwiązanie. Gluten.
Ci, co nie mają celiaki lub nieceliakialnej nadwrażliwości na gluten i nie czują się gorzej po jego spożyciu, również nie muszą go eliminować. Tu trzeba po prostu sprawdzić na sobie i podjąć decyzję. Tak czysto sylwetkowo, dla wielu osób eliminacja glutenu, czyli eliminacja pieczywa, mąki, bezpośrednio może wpłynąć na mniejszą absorpcję kalorii, co potencjalnie może mieć wpływ na kompozycję sylwetki. No bo skoro nagle nie jemy chleba, nie jemy mąki, nie jemy makaronu, no to dużo mniej kalorii przyswajamy. Podejrzewam, że Doda zrobiła test na sobie. Zauważyła różnicę na plus i stwierdziła, że skoro jej gluten nie służy, to go usunie całkowicie. Gluten też przestała mieć, nie dlatego, że mam alergię, ale po prostu tak lepiej się czuję sama ze sobą. Laktoza. Tu trochę jak z glutenem. Trzeba sprawdzić na sobie. Jeśli po wypiciu mleka czujesz się gorzej, boli cię brzuch, masz gazy, psuje ci się cera, masz problemy z górnymi drogami oddechowymi lub inne nieprzyjemne objawy, no to jest to sygnał od organizmu, że laktoza nie jest dla ciebie. Więc nie czaruj się tutaj jakimiś pastylkami, które pomogą ci w trawieniu laktozy, tylko po prostu usuń tą laktozę. Jeśli zaś czujesz się ok, nie widzisz żadnych negatywnych skutków, to prawdopodobnie nie musisz nabiału eliminować. Sam jem go bardzo dużo, bo jest szybkim i łatwo dostępnym źródłem białka i czuję się po nim dobrze, ale to każdy po prostu musi przetestować na sobie. Czerwone mięso. Doda często zastrzega, że nie je czerwonego mięsa. Nie wiem, jaka jest dokładnie motywacja Dody, ale być może wiąże się to z potencjalnym wpływem mięsa na rozwój raka jelita grubego. Istnieją dowody naukowe, że faktycznie spożycie czerwonego mięsa może mieć wpływ na wystąpienie nowotworu u ludzi. Jednak nie ma co ukrywać, że tych czynników sprzyjających nowotworowi w dzisiejszych czasach jest znacznie, znacznie więcej niż tylko spożycie mięsa. Warto też w tym momencie zaznaczyć, że mięso mięsu nierówne. Termin czerwone mięso odnosi się do nieprzetworzonego mięsa z ssaków pochodzenia z tkanki mięśniowej, np. wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, jagnięciny, baraniny, koniny lub mięsa koziego, włączając w to mięso mielone oraz mrożone. Zaś przetworzone czerwone mięso, jak parówki, kabanosy, konserwy, to już zupełnie inna bajka. Sporo też zależy od samej obróbki mięsa. Jak widzisz, czynników jest wiele i być może po prostu Doda, zamiast się nad tym wszystkim zastanawiać, po prostu wyeliminowała mięso i ma spokój. Albo kieruje się bardziej aspektami ideologicznymi i walką ze zmianami klimatycznymi? No szczerze mówiąc nie wiem, ale pewne jest to, że tego mięsa je mało lub wcale. Na koniec zostawiłem sobie alkohol. No bo gdy ostatnio na moim kanale rozmawiałem z doktorem Piotrem Sekułą o męskim zdrowiu, padło takie zdanie. Alkohol jest zły, po prostu. I tutaj nie ma... Trochę zły, mało zły, po prostu jest zły. Po prostu to jest toksyna, trucizna. Ja wiem, że jest smaczny często i ludzie lubią się dobrze czuć po alkoholu, ale to jest podatek, który musimy zapłacić od tego, że go spożywamy. Jak zerknąłem sobie potem w komentarze, to aż przykro było czytać. Widać, jak bardzo alkohol wpisany jest w polską kulturę i jak ciężko przyjąć do świadomości, że jest to tak samo wielkie gówno jak narkotyki czy papierosy. Alkohol demoluje zdrowie, alkohol niszczy rodziny, przyjaźnie, relacje, alkohol dewastuje psychikę i degraduje nasze społeczeństwo. Oczywiście nie musisz być całożyciowym abstynentem, nie o to chodzi, ale nie wkręcaj sobie i innym kitu, że alkohol jest dla zdrowia i że dzięki niemu budujesz prawdziwe i zdrowe relacje. Alkohol to trucizna i największe gówno, zapamiętaj i podejdź do tego z rozsądkiem. A jak już lubisz się napić, to lepiej zrób tak jak Doda. Jestem skrajna, ja nie lubię tak sobie, wiesz, albo w prawo, albo w lewo. Jak są jakieś fajne sytuacje typu mojej urodziny, czy chociażby Sylwester, no to wiadomo, że odpinamy wrotki ze znajomymi. Że nie ma czegoś takiego, że winko do kolacji, coś tam, no nie. Albo tak, albo nie. Koniec. Dla tych, co nie wiedzą... I okazuje się, ostatnio mi ktoś powiedział, że zupełnie nieświadomie od całe życie robię tak zwane okienko żywieniowe, o czym nie wiedziałam, czyli... Dieta IF polega na okresie postu i okienku żywieniowym, czyli na przykład ostatni posiłek w ciągu dnia jesz o 20, potem idziesz spać o 23, śpisz do 6 rano, a pierwszy posiłek jesz o godzinie 12. Wtedy masz mniej więcej 16 godzin postu i 8 godzin okna żywieniowego. Testowałem ten model na sobie przez prawie 3 lata z drobnymi przerwami. Co on tak naprawdę daje? Wygodę.
Zanim przeniosłem moje działania do internetu, prowadziłem treningi personalne od 6 rano do godziny 12, jeden po drugim. Wygodniej mi było nie jeść i o 12.15 robiłem sobie swój trening, do godziny 14 mniej więcej i dopiero wtedy jadłem pierwszy duży posiłek. W drugiej połowie dnia, gdy miałem dużo więcej czasu, mogłem zmieścić wszystkie kalorie i makroskładniki do tej godziny 21, 22 i wtedy szedłem spać. Bardzo fajny system, bo wtedy był dla mnie wygodny. Teraz jest inaczej, więc z niego zrezygnowałem. Czy ten system IF ma jakąś realną przewagę nad standardowym systemem żywieniowym? Badania na to w tym momencie nie wskazują, jednak niektórym osobom pomaga to w organizacji dnia, pomaga w kontroli kalorii i tym sposobem staje się przydatny i użyteczny. Podsumowując wszystkie dietetyczne zabiegi Dody, muszę powiedzieć, że z pewnością przez lata miała okazję przetestować, co działa, a co nie działa na jej organizm. Jak sama wspomina, zdrowe odżywianie jest jej codziennością od dziecka. Jeżeli chodzi o moją dietę, to ona wyszła z mojego, że tak powiem, domu rodzinnego. To nie jest tak, że ja sobie ją wymyśliłam, twierdząc, że muszę być jakimś patyczakiem na scenie. Mój tata jest sportowcem, moja mama też się bardzo dobrze się odżywia, w związku z tym nie mam z tym problemu. Czyli masz dobre nawyki z domu, tak? No, odżywieniowe, dokładnie tak. Nie łączę białka z węglowodanami, nie jem cukrów, nie słodzę, nie solę, nie jem czerwonego mięsa. No, takie. I tak zawsze było? Zawsze taka... Tak. Dlatego zanim pochopnie weźmiesz i skopiujesz zabiegi dietetyczne Dody czy innej gwiazdy, doczytaj trochę o tym, jak powinna wyglądać zdrowa, zbilansowana, nisko przetworzona dieta. Pomyśl, jak ta dieta wygląda u Ciebie, zastanów się, czy po jakichś produktach czujesz się gorzej, a dopiero potem dokonuj zmian. Musisz mieć pewną podstawową wiedzę, której niestety o zgrozo nikt nam w szkole nie dał, aby móc mądrze zarządzać swoją dietą i z czasem intuicyjnie dokonywać właściwych wyborów. Nie kopiuj na pałę, tylko pomyśl i postaraj się to zrobić mądrze i pod siebie. No to co, dietę mamy ogarniętą, więc pora na trening. O treningu Dody nie jest w internecie za dużo. To, co jest dostępne w internecie, to raczej jakieś ścinki, z których najwyżej mogę próbować wyciągnąć jakieś wnioski. Na pewno wiem, że ze sportem do czynienia miała od najmłodszych lat i ogromny wpływ na jej rozwój miał jej tata. Ja skończyłam szkołę sportową, liceum, mój tata jest olimpijczykiem, sportowcem, był moim pierwszym trenerem, ja jestem do sportem za pan brat od dziecka. Dla mnie to nie są wyrzeczenia, dla mnie to nie jest nic strasznego, kiedy ja muszę ćwiczyć co drugi dzień czy dwa razy w tygodniu, jak w tym przypadku, kiedy nie mam czasu. Ja po prostu lubię sport, lubię się ruszać. A skoro już jesteśmy przy jej tacie, to zobaczcie, jak ten pan wyglądał w wieku 67 lat. Oto mój trener. Witam, panie Pawle. Witam. To jest mój pierwszy trener, który nauczył mnie podstaw sportu. Niewątpliwie tata jest jedną z najważniejszych postaci w życiu córki. To on nauczył ją podstaw treningowo-żywieniowych i przede wszystkim potrafił wzbudzić miłość do aktywnego stylu życia, tak aby Doda chciała z tego korzystać przez swoje dorosłe życie. Sam mam trójkę dzieci, w tym jedną córkę, więc pan Paweł jest dla mnie tutaj ogromną inspiracją. Elegancko, jeszcze chwilka i ładne lądowanko. I czekaj, dobrze jest! Słuchając różnych wywiadów, oglądając treningi, jakie są dostępne w internecie, widzę spore zmiany na przestrzeni lat. Nic nie schudłam, ważę ciągle tyle samo, ale rzeczywiście tłuszcz, o ile jakikolwiek miałam, zamienił się w mięsień. Treningi są codziennie? Tak, treningi są codziennie, dwa dni w tygodniu odpoczywam. Dla mnie to nie są wyrzeczenia, dla mnie to nie jest nic strasznego, kiedy ja muszę ćwiczyć co drugi dzień czy dwa razy w tygodniu, jak w tym przypadku, kiedy nie mam czasu. Ja po prostu lubię sport, lubię się ruszać. Przechodziłam różne etapy tego sportu, bo i przesadzałam w jedną stronę, więc tą masę mięśniową miałam bardzo dużą, później zmieniłam trochę te moje ćwiczenia, żeby to ciało mi się wysmukliło, tak jak teraz. Jeśli zestawimy sobie tych kilka wypowiedzi ze zdjęciami z różnych lat, to faktycznie można zauważyć, że sylwetka bardzo mocno się zmieniła. Na początku Doda była bardziej umięśniona i miała nieco więcej tkanki tłuszczowej. Podejrzewam, że w tamtym okresie więcej trenowała z obciążeniem, być może robiła trening na wolnych ciężarach, może na maszynach, robiła trening pewnie bardziej siłowy, a do tego jadła nieco więcej, co skutkowało nieco mocniejszą, lecz nadal świetną sylwetką. Dodam tutaj jeszcze od siebie, że tłuszczu nie można zamienić w mięśnie. Fizjologia ludzka po prostu tak nie działa.
Tłuszcz można oczywiście zredukować, a mięśnie można zbudować, ale ich jedno zamienić w drugie, no nie bardzo. Lub jak w przypadku DODY, czyli redukcja tkanki tłuszczowej plus lekkie skatabolizowanie tkanki mięśniowej. Tak pewnie było, stąd po latach mniejsza wersja DODY. Gdy popatrzymy na to, co wycieka do internetu z treningu DODY, obecnie to są głównie ćwiczenia na siłowni, ale raczej nie jest to stricte trening siłowy. Nie ma ciężkiego dźwigania, przysiadów, martwych ciągów, bo cel jest inny. DODA już nie chce budować, a raczej chce podtrzymać aktualną sylwetkę i chce czuć się dobrze i zdrowo. Są oczywiście ćwiczenia na pośladki, nogi, na brzuch, pewnie na plecy, ale generalnie góry ciała, jak sama mówi, trenuje nieco mniej. Tego typu ćwiczenia z jednej strony dają jakiś bodziec mięśniom, z drugiej zaś nie powodują hipertrofii, co prawdopodobnie DODzie bardziej pasuje, bo pewnie lubi siebie bardziej w wersji slim. Trzeba pamiętać, że Dorota trenuje całe życie. W młodości trenowała sprinty i była w tym dobra, więc prawdopodobnie w jej ciele jest przewaga włókien szybko kurczliwych, co również może mieć wpływ na łatwość budowania i później utrzymania masy mięśniowej. Mimo że jej obecny trening to raczej lekki trening wzmacniający plus pewne aspekty funkcjonalne i usprawniające, to jest aktualny etap, a na przestrzeni lat ten trening na pewno bardzo mocno ewoluował. Być może są osoby, które w tym momencie czekają na jakiś konkret. Żebym powiedział, że DODA robi 100 brzuszków dziennie, 200 przysiadów, pajacyków czy jakieś inne bzdury, o których chętnie piszą różne portale. Nie ma sensu tego czytać i nie ma sensu nawet próbować na ślepo kopiować tego typu modeli. Tak samo jak z dietą, nie kopiuj, bo to tak po prostu nie działa. Jeśli dopiero zaczynasz, trzeba najpierw zbudować nawyk ruchu i aktywności. Zacząć trenować cokolwiek, 2-3 razy w tygodniu, choćby przez 15 minut. Cokolwiek, byle regularnie. Możesz nawet włączyć mój rozrusznik poranny, czyli taką 5-minutową poranną gimnastykę, która cię rozrusza, ale równocześnie cię nie zmęczy. Wpisz zresztą rozrusznik poranny na YouTubie i zobaczysz. No i przede wszystkim zbudujesz na tym fajny nawyk, na którym później będzie można budować nowe elementy, jeśli chodzi o twój ruch. Wypróbuj to choćby przez tydzień i sam zobaczysz. Swoją drogą, mam takie podejrzenie, że prawdopodobnie nie jesteś DODą. No chyba, że akurat DODA ogląda ten materiał, no to wtedy fajno. I nie masz wieloletniego doświadczenia w treningu i diecie. Dlatego nie frustruj się na początku, nie trać ducha, tylko zacznij w tym miejscu, w którym jesteś i tym, co aktualnie masz, a gwarantuję ci, że jak zaczniesz, to za 3 miesiące poczujesz się lepiej, za 6 miesięcy zobaczysz zmiany w sylwetce, a za rok efekty zobaczą naprawdę wszyscy, a ty już tak łatwo nie odpuścisz. Nie musisz od razu pędzić na siłkę, bo możesz trenować w domu 2-3 razy w tygodniu. Dodaj do tego trochę dodatkowego ruchu, jak na przykład rower czy spacery. Postaraj się regularnie i jakościowo spać i będzie lepiej. Tylko proszę cię, nie z motyką na słońce, tylko na spokojnie. A skoro jesteśmy jeszcze przy treningu, to oczywiście chcę wam zwrócić uwagę na wszechstronność formy fizycznej. DODA to nie jest babka, która tylko chodzi na siłkę i aktywność fizyczna jest tylko narzędziem do kształtowania sylwetki. Ona ze swojej formy fizycznej naprawdę korzysta. Jeździ na nartach, i to całkiem sporo, wspina się, chodzi po górach, morsuje i pewnie w życiu próbowała wielu innych aktywności fizycznych. I w tym miejscu muszę podkreślić coś bardzo ważnego, co niestety branża fitness ostro zakrzywiła w naszym kraju. Trening i aktywny styl życia to nie tylko pompowanie mięśni na siłce i kręcenie kilometrów na bieżni jak chomik. Tu nie chodzi tylko o wygląd. Zdrowe i sprawne ciało ma nam pozwolić robić w życiu fajne rzeczy. Masz być w takiej formie na co dzień, że jak ci wpadnie do głowy jakiś pomysł, na przykład, że za 2 tygodnie idziesz ze znajomymi na rysy, to nie panikujesz, że umrzesz z wycieńczenia w drodze do morskiego oka, tylko po prostu się pakujesz i to robisz z uśmiechem i satysfakcją. A jak pojedziesz na wakacje, to sobie wypożyczysz rower czy kajak i objedziesz cały rejon i zobaczysz więcej niż inni bez zakwasów. Ciało ma działać, ma być kondycja, siła, sprawność, aby robić w życiu fajne rzeczy. A jak to mądrze poukładamy z treningiem i odżywianiem, to sylwetka będzie fajnym efektem ubocznym i wartością dodaną.
Niestety, ale branża fitness kręci się głównie wokół wyglądu i kraty na brzuchu, a tu wcale nie o to chodzi. Mało tego, dziewczyny, które występują na scenie fitness bikini i faceci paradujący w majtkach, mimo że teoretycznie są w swojej szczytowej formie, to tak naprawdę wcale nie czują się dobrze, a ich zdrowie i ogólna sprawność w tym momencie są w najgorszym punkcie. Libido leży, hormony leżą, często pojawiają się zaburzenia odżywiania, problemy ze snem i brak miesiączki u kobiet. Proszę Cię, popatrz na aktywność fizyczną szerzej i nie tylko przez pryzmat wyglądu. Trening i aktywność fizyczną mamy, myślę, ogarniętą, to przyszła pora na ostatni punkt, czyli nawyki i mindset. Uwaga, cytat. Dobre nawyki żywieniowe potrafią zdziałać cuda. Mój ojciec wpoił mi je od dziecka, a potem jako dorosła osoba pielęgnowałam je i z każdym rokiem doceniałam ten dar. Dziś mam 38 lat i ciało 20-latki, ale nie wystarczyłyby mi same geny po ojcu sportowcu. Ruch 2 razy w tygodniu, dyscyplina, higieniczny tryb i dieta, która jest moim stylem życia, dały mi ten efekt. To się już robi nudne, ciągle gada to samo, co nie? No właśnie, bo na tym to wszystko polega. Powtarzalność i konsekwencja, jeśli coś działa, a nie jakieś tam skakanie co roku na wiosnę na nową metodę treningową, nową dietę, inną tabletkę odchudzającą. Nie. Proste czynności powtarzane codziennie robią największą robotę. I teraz ktoś powie, że ani trening Dody, ani jej dieta nie są idealne i że dałoby się to znacznie lepiej zaplanować i poukładać, a byłyby jeszcze lepsze efekty. No pewnie, żeby się dało, ale co z tego? Lepsze jest nieidealny plan, ale realizowany, niż plan perfekcyjny, idealny, który realizowany nie jest. Doda od lat robi robotę i nie odpuszcza. Ma głęboką wewnętrzną motywację, która trzyma ją na wcześniej obranym kursie. To, co jest dla niej złe, wywala, to, co jest dla niej dobre, wspiera i zostawia, i o to właśnie tutaj chodzi. I to jest nastawienie mentalne, które powoduje, że w wieku 39 lat wygląda lepiej niż w wieku 20. I w tym momencie kolejny bardzo fajny cytat. Mi nie daje satysfakcji, kiedy zjem fast food. Mi daje satysfakcję, kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie, nie czuję żadnych wyrzeczeń. Jedyne, co czuję, to dumę. A skąd się u niej wzięła taka postawa i tak silna wiara we własne możliwości? No nie zgadniesz. Mój tata jest olimpijczykiem, sportowcem, był moim pierwszym trenerem. Ja jestem do sportem za pan brat od dziecka. Zresztą, jej tata to też niezły wymiatacz. Posłuchaj tej historii. I tutaj tak naprawdę rozegrała się taka bardzo ważna historia w moim życiu, bo jak miałam te 12-11 lat, i ostro trenowaliśmy z ojcem. No wiadomo, że to nie są jakieś ładne ćwiczenia, bo te skipy, co jedna noga i weź tak biegaj cały czas. Chłopaki przychodzili, się śmiali, nie? Jakieś tam piwko, coś, 14-letni. No i ojciec, poszłam do ojca, mówię, tata, no oni się ze mnie śmieją. Ojciec podszedł do tych chłopaków i mówi tak, chłopcy, zakładam się z wami o 5 dych, że wystartujecie na 60 metrów i nie pobijecie mojej córki. Oni, ta jasna, ja byłam młodsza o parę lat. Oczywiście, że tak. No i przyszli. Ja mówię, tata, ja jestem po treningu, jestem zmęczona. Co ty w ogóle robisz? Przecież to są chłopaki. Dasz radę. One mi mówią, ale ona ma kolce. Mój ojciec do mnie, to zdejmij kolce. Ja mówię, słuchamy. I ty, ojcze, przeciwko mnie. Ja mówię, jak mi możesz robić w ogóle na dzień dobry tak mi zmniejszać szanse? Jestem po treningu, to są mężczyźni, są starsi, nie mam kolców. I ojciec mówi, dasz radę. Stanęłam. Wystartowałam, no tak było z 3 chłopaków takich, nie? Zmobilizowałam się na maksa i oczywiście wygrałam ten wyścig, wygrałam ten bieg. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że tak naprawdę wygrywam coś o wiele ważniejszego, bo wtedy ojciec do mnie podszedł i powiedział, widzisz, nie patrz nigdy na swoje kłody, na swój brak możliwości, na minusy. Zawsze patrz na swoje atuty, na swoje plusy. I zawsze staraj się patrzeć na siebie jako zwycięzcę. I nieważne, jakiej jesteś płci, nieważne, czy są mężczyźni, nieważne, czy jesteś młodsza, nieważne, czy nie masz kolców. Jeżeli w swojej głowie jesteś zwycięzcą, zawsze przebiegniesz pierwsza. I to była dla mnie bardzo ważna lekcja. Podsumowanie. Doda jest w świetnej formie fizycznej przez całe swoje życie i myślę, że to już wystarczająco wybrzmiało w tym materiale. Jest zawzięta, jest pracowita, jest uparta, jest pewna siebie, więc czego chce, to po prostu to realizuje bez szukania wymówek.
tylko prawdopodobnie ty, kolego czy koleżanko, żyjesz zupełnie inaczej i masz zupełnie inne potrzeby i oczekiwania. Nie potrzebujesz tak wyglądać i nie chcesz aż tak mocno przekładać całej swojej uwagi do formy fizycznej. I uwaga, to wszystko jest okej. Doda pracuje w showbiznesie, a jej forma fizyczna i jej ciało to nieodłączny element jej wizerunku. Doda jest jak sportowiec, który chce być w formie na całożyciowe zawody. I uwaga, ty aż tak nie musisz, jeśli nie chcesz. Ale jeśli masz coś wyciągnąć z tego materiału dla siebie, to nie powinny być te triki żywieniowe i treningowe. To powinno być nastawienie mentalne do tematu dbania o siebie. I jeszcze raz przypomnę. Mi nie daje satysfakcji, kiedy zjem fast food. Mi daje satysfakcję, kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie czuję żadnych wyrzeczeń. Jedyne co czuję, to dumę. A drugi cytat na samą końcówkę już od samej królowej Dody. Byś po prostu powiedziała i pomogła kobietom, które na przykład marzą o takiej sylwetce. Co jest pierwszym krokiem? Pierwszym krokiem jest pokochanie sportu. Kultura fizyczna jest mi bardzo bliska. Dla mnie to nie są wyrzeczenia, dla mnie to nie jest nic strasznego, kiedy ja muszę ćwiczyć co drugi dzień czy dwa razy w tygodniu, jak w tym przypadku, kiedy nie mam czasu. Ja po prostu lubię sport, lubię się ruszać. I to, o co chodzi w tych dwóch cytatach Dody, to jest właśnie jej postawa, którą wypracowała i którą ty też możesz w sobie wypracować. Może teraz, dzisiaj, właśnie dieta i ruch stanowią dla ciebie problem, bo nie są czymś przyjemnym i naturalnym. Ale jeśli zaczniesz, doedukujesz się, poszukasz tego, co jest dla ciebie dobre i zobaczysz efekty pracy, to uzależnisz się od tej sprawczości i przejmiesz kontrolę nad tym, jak się czujesz, jak wyglądasz i w jakiej formie jesteś. I potem już nigdy więcej, oglądając tego typu materiał, nie przyjdzie ci do głowy, aby kogoś łatwo ocenić i napisać nienawistny komentarz. Ty będziesz królową lub królem we własnym życiu i będziesz panował. A ja, Damian Bugański, siedzący po drugiej stronie ekranu, właśnie tego ci życzę.